Dzisiaj sprawdzimy, co oferuje ten nietuzinkowo wyglądający router Mercusys MR50G. Router posiada dwa razy tyle antenek, co portów Ethernet. Porównamy go do wcześniej przez nas testowanych urządzeń, m.in. Mercusysa AC12G i TP-Linka EC230G1. W filmie dokonamy podstawowej konfiguracji tego urządzenia, wykonamy pomiary prędkości sieci Wi-Fi, pokażemy, co kryje się pod tą sześciokątną obudową, dokonamy konfiguracji IPTV, a zainteresowanych szczegółowymi testami tego urządzenia zapraszam na naszą stronę internetową. Link znajduje się w opisie pod filmem. Otwórzmy pudełko i sprawdźmy, co znajduje się w środku. Urządzenie, 12V zasilacz o prądzie 1A, patch cord i skrócona instrukcja instalacji. Producent deklaruje, że to urządzenie posiada 6 anten o zysku energetycznym 5 dB. Obsługuje beamforming, czyli kształtowanie sygnału w kierunku urządzenia lub urządzeń odbiorczych, np. laptop, telefon. Wi-Fi działa w dwóch pasmach, 2,4 GHz i 5 GHz. Według producenta prędkości mają sięgać do 600 Mbit na sekundę w częstotliwości 2,4 GHz i do 1300 Mbit na sekundę w 5 GHz. Sprawdzimy oczywiście, ile prawdy jest w tych założeniach. Wi-Fi względem Mercusysa AC12G jest lepsze w modelu MR50G, natomiast model AC12G ma więcej portów Ethernet. Zainteresowanych szczegółową recenzją Mercusysa AC12G odsyłam do innego filmu. W prawej górnej części ekranu pojawia się karta, która umożliwia Wam przejście do niego. Na tyle są 3 gigabitowe porty, 1 WAN i 2 LANy. Tuż obok znajduje się gniazdo zasilania 12V, a po przeciwnej stronie portów Ethernet znajduje się przycisk Reset i WPS. Urządzenie wspiera maksymalnie 3 strumienie jednocześnie, Wave 2 Mumimo 3x3. Posiada funkcjonalność Smart Connect, w której sieci 2,4 GHz i 5 GHz są zintegrowane do jednej nazwy SSID, a urządzenie samo decyduje o tym, z którym pasmem się połączyć. Dla bezpieczeństwa naszej sieci istnieje możliwość stworzenia osobnej sieci dla gości, dzięki czemu odseparujemy naszą sieć od potencjalnego niebezpieczeństwa. Urządzenie wspiera IPTV. Jest to doskonałe rozwiązanie dla osób, które chciałyby zrezygnować z tradycyjnej telewizji satelitarnej. Mercusys MR50G wspiera również IPv6, Quality of Service i kontrolę rodzicielską. Urządzenie pozornie wydaje się duże, lecz wcale takie nie jest. Po podłączeniu podstawowych kabli na długość ma około 19 cm, na szerokość około 18,5 cm, a wysokość uzależniona jest od ułożenia anten. W podstawowej konfiguracji z antenami pionowo jest to około 23 cm. Na górze obudowy znajduje się logo producenta i tylko jedna dioda informująca nas o stanie urządzenia. Jeżeli jest na zielono, wszystko jest OK, a jeżeli świeci na czerwono, nie mamy dostępu do internetu. Na spodzie znajdziemy etykietę i perforację oraz trzy ledwo widoczne nóżki zwiększające prześwit między urządzeniem a powierzchnią, na której się znajduje. Natomiast nie znajdziemy tutaj otworów do montażu naściennego. Jest to pierwszy z routerów przez nas testowany, który nie posiada takiej możliwości. Podstawowa konfiguracja. Podłączamy urządzenie do zasilania zasilaczem dołączonym do zestawu. Urządzenie może zostać skonfigurowane przewodowo i bezprzewodowo. My łączymy się z naszym nowym routerem poprzez Wi-Fi. Domyślne nazwy SSID i hasło znajdziemy na etykiecie na spodzie urządzenia. Po połączeniu otwieramy przeglądarkę i w pasku adresu wpisujemy mwlogin.net lub 192.168.1.1. Otworzy nam się kreator konfiguracji. Pierwsze, co musimy podać, to hasło do panelu konfiguracyjnego. Podajemy je dwukrotnie i klikamy Next. Następnie wybieramy naszą strefę czasową i klikamy Next. Jeżeli podłączyliśmy wcześniej kabel z internetem, ta informacja zostanie pominięta. Prosi nas ona o podłączenie kabla ze źródłem internetu. Po podłączeniu klikamy Next. Teraz system automatycznie spróbuje wykryć rodzaj połączenia WAN. W naszym przypadku zostało ono wykryte poprawnie. Opcje, które są dostępne: Dynamic IP, Static IP, PPPoE, L2TP i PPTP. Jeżeli system wykrył poprawnie typ połączenia, klikamy Next. Jeżeli potrzebujemy dokonać zmiany adresu MAC, to jest to teraz możliwe. Dodatkowo, jeżeli nasz internet lub telewizja są dostarczane na tagowanych VLANach, klikamy opcję Special ISP Settings
zmieniamy opcję ISP Profile na Custom i dostosowujemy resztę ustawień do naszych potrzeb. Następnie klikamy Next. Podajemy ustawienia do naszych sieci Wi-Fi, nazwy SSID i hasła do obu częstotliwości pracy. Po kliknięciu Next system pokaże nam ustawienia, które przed chwilą wprowadziliśmy. Zatwierdzamy je klikając Next. Teraz router restartuje swoje usługi, aby wprowadzić zmiany. W tym momencie, jeżeli dokonujemy konfiguracji za pośrednictwem sieci Wi-Fi, musimy na nowo połączyć się z naszą siecią. Po połączeniu klikamy Connected. Jeżeli pojawił Wam się ekran z przyciskiem Finish, znaczy to, że konfiguracja przebiegła pomyślnie. Klikamy przycisk Finish, aby zakończyć kreatora konfiguracji. Opcjonalnie możemy zapisać kody QR, w których są dane logowania do naszych sieci bezprzewodowych. Wystarczy dać go komuś do zeskanowania i będzie się mógł połączyć z naszą siecią. Teraz możemy sprawdzić, czy nasze urządzenie ma dostęp do internetu oraz możemy zobaczyć, ile urządzeń korzysta z naszej sieci. Zarówno speedtest by Ookla przeprowadzony przy użyciu łącza 1 gigabit pobierania 200 megabitów uploadu, jak i test iPerf 3 przy użyciu lokalnego serwera pokazują wysoką wydajność sieci Wi-Fi w obu pasmach pracy. Prędkości w 5 GHz sięgają powyżej 650 megabitów na sekundę, a w częstotliwości 2,4 GHz powyżej 100 megabitów. Wymiana danych między użytkownikami przewodowymi, zarówno w sieci lokalnej, jak i przez port WAN, osiągają prędkości powyżej 900 megabitów. Z pomocą wykresu możemy porównać je do poprzednich urządzeń testowanych na kanale. Pominięta została Tenda N300 ze względu na ograniczenia sprzętowe oraz nie byliśmy w stanie przeprowadzić niektórych testów na TP-Linku EC230G1, gdyż ma on zaagregowaną sieć 2,4 i 5 GHz do jednej nazwy SSID. Dokładniejsze dane znajdują się w artykule na naszej stronie, link do niego znajduje się w opisie pod filmem. Konfiguracja IPTV. Po zalogowaniu do panelu konfiguracyjnego klikamy zakładkę Advanced Network IPTV łamane przez VLAN. Klikamy Enable, wybieramy tryb Custom i przypisujemy VLANy odpowiednio do usług. Następnie wybieramy port, do którego zostanie podłączony set-top box i możemy zapisać nasze ustawienia klikając przycisk Save. Po kliknięciu przycisku Save nasze urządzenie się zrestartuje. Jeżeli decydujemy się na korzystanie z VLANów na naszym urządzeniu, należy pamiętać, że żadna z usług nie może zostać bez przypisanego VLANu. Nawet jeżeli nie korzystamy z danej usługi, musimy przypisać jej jakiś VLAN. Możemy teraz podłączyć set-top boxa do wybranego przez nas portu z IPTV i sprawdzimy, czy działa. Jak widzimy, wszystko działa. Podsumujmy teraz wszystkie zebrane informacje. We wszystkich testach możemy zauważyć szybkie działanie switcha Ethernet. Wymiana danych między klientami przewodowymi,
zarówno w sieci lokalnej, jak i przez port WAN, do którego jest podłączone źródło internetu, osiąga prędkości powyżej 900 megabitów. Moduł bezprzewodowy radzi sobie świetnie. Osiągalne prędkości i zasięg sieci Wi-Fi jest zaskakująco dobry. Cena routera jest bardzo korzystna względem tego, co oferuje. Jego plusy to atrakcyjna cena, obsługa IPTV i przyzwoite prędkości osiągane przewodowo i bezprzewodowo. Natomiast do minusów musimy zaliczyć małą ilość portów Ethernet oraz brak portu USB. Jeżeli macie Państwo jakieś pytania, zachęcam do kontaktu z naszym działem wsparcia technicznego. A zainteresowanych zakupem zapraszam na naszą stronę internetową cdr.pl lub do kontaktu telefonicznego z naszym działem sprzedaży. Wszystkie potrzebne linki i numery telefonów, w tym link do tego konkretnego produktu, znajdują się w opisie pod filmem.